od strony północno-wschodniej i podczas tych zabaw, dyskotek w Gomolinie ostatni teren bardzo zaburzony. O czym chyba pani przewodnicząca wczoraj troszeczkę słyszała, co ja mówiłem, ale powtarzam to do pozostałych radnych, o czym była mowa. A zabrudzenia były na terenie ośrodka zdrowia, to nie zabrudzenie były takie tam sobie, tylko podobno było to narobione na chodniku, a co to już nie będę głośno mówił, szkieł nakłuczone na schodach, skarżyli się do mnie pracownicy ośrodka zdrowia, którzy ośrodek zdrowia otwierali. To było, taki był poniedziałek po dyskotece ostatniej i muszę to powiedzieć i to mocno podkreślam, żeby z tym coś zrobić naprawdę, bo jeśli służba zdrowia, szanowni radni, ten ośrodek zdrowia, jak już powiedziałem, jak wygląda, i do kolegi przewodniczącego ładu i porządku i zdrowia, zwracam się też przy najbliższej okazji, panie przewodniczący, o zwizytowanie tego ośrodka zdrowia, bo ten ośrodek zdrowia, powiedziałem tu wczoraj na komisji, że wygląda bardzo niechlujnie w tej chwili. Murki walące się na wejściu do ośrodka zdrowia. To nie to, żeby się tu dzisiaj pokazać, szanowni radni, tylko o tym się mówi. A dlaczego o tym mówię? Bo mnie to boli, szanowni radni, jak pieniądze idą i idą cały czas. Jak nie 20, to 30 dokładki na jakieś budowy i rozbudowy świetlic i na to się pieniądze znajdują. A o służbie zdrowia zapominamy, no to więc zastanówmy się, co jest w naszym ważniejszym życiu. Czy zdrowie, czy rozrywka? No nie wiem, no już nie mogę tego inaczej skomentować. A jeszcze chwileczkę, pani przewodnicząca, jestem przy głosie do pani przewodniczącej. Rozmawiali żeśmy o drodze u kolegi w Blizinie, o nakładce, tak, no ale i o drodze w Gomolinie, że droga południowa, dobrze mówię, południowa, no to jest tragedia z tego destruktu, o czym wspominałem wczoraj i nie tylko. No tam już jest tragedia jeździć, bo droga, ulica to jest w Gomolinie, kolonii Wesoła, jest z destruktu i tu, jak wczoraj na komisji powiedziałem, że podłoże destruktu się różni. Jedne miejsce o drugim, że nie jest takie złe, że można jeszcze jeździć, ale na ulicy Południowej to jest tragedia. To jest tragedia. I ulica Skośna, tuż zaraz przy ósemce, przy tym stawie naszym, to panie wójcie, tam w tej chwili dwa miejsca są, co potrzebne są, dwie, trzy przyczepy uzupełnienia. No jest, przepaść się zrobiła na środku drogi. Dziękuję w tej chwili, a w kolejnych tych sprawach będziemy mówić. Proszę bardzo, przewodniczący. Proszę. Kolego Tomku, nie oprawcie, ale nie tylko droga w Gliźnie i tam kolego Józefie jest u was. Tak, oczywiście. Trzeba wiemy, że jest pojechać na drogę do pani Haliny Motylskiej, a chcę przypomnieć, że batalia o tę drogę panią Motylskiej zaczęli jeszcze, kiedy radnym był kolega Piotr Motylski. Czyli 6 lat, tylko 6 lat jest to. I w dalszym ciągu ci ludzie jeżdżą po prywatnym gruncie. Pani przewodnicząca była zadowolona z tej wizyty, jest na wiedzę. Zajmijmy się tam najpierw może drogami, gdzie ludzie nie mają dojazdu. Z całym szacunku, panie Tomku, ta droga odciążyłaby uważać, bo to jest skrót i było w porządku. Nie jestem za to. Tylko pomyślmy o drogach, gdzie nie ma z jednej strony dojazdu. To jest Władysław. Przypadło z drogą Parzywicy, ani są dwie drogi z tym, co pan Gajda jeszcze mówił materiały. I mieszkańcy nie mają też ani z jednej strony dojazdu, ani z drugiej. Czy pojadą jedną drogą, czy pojadą drugą i tak pojadą po Głodzie. Kolego, cisnę z komisji, żeby dojechać tam i zobaczyć naprawdę. Jestem za. Rozumiem. Żeby jechać tam drogę, tą drogę, która 6 lat jest naprawie do państwa motylskich, nie tylko. Tam ludzie zaczynają się już budować. Bardzo proszę, żeby Komisja Budżetu czy Rewizyjna przy najbliższym wyjeździe skierowała samorząd na tą drogę. Dziękuję. Szanowny panie Jerzy, no i przecież ja nawet ile, już ileś razy na sesjach Rady zgłaszałem problem tej drogi. Rozumiem to. Wszystko tylko mówię za. Ja nie jestem. Jestem oboma rękami za tym, żeby ta droga, po prostu, żebyśmy ją zwieńczyli, tak? No, zaczęły się tam prace przy tej drodze. Trwało to, nie wiem, no, jakiś tam czas. Myślałem, że to po prostu dojdzie to do skutku i ta droga zostanie ukończona. No i tak jak pan Jurek tutaj mówi, nie zostało to dokończone. No i...
Takich dróg na terenie mamy naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Między innymi bowiem piekary stracę. Jest droga okropna, jest rzeczywiście bardzo do kruszywą. Tam się nie da przyjechać. Teraz po deszczu się nie da przyjechać. Także miejmy na uwadze wszystkie drogi, na ile nas będzie stać, będziemy robić. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Szanowna Rado, szanowni goście. Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia 18 kwietnia, 22 kwietnia i 15 maja. 18 kwietnia to żeśmy kończyli tam w poprzednich jeszcze naszych komisji tematy. Między innymi byliśmy na rogach, to była spisana notatka i także 18 kwietnia dokonaliśmy wizji lokalnej przepustu na drodze w Majkowie Dużej, gdzie komisja złożyła z oględzin tego przepustu taki wniosek, notatkę spisała, może nie będę, może zapoznać, czego ona dotyczyła. Członkowie komisji rewizyjnej stwierdzają, że wlot do przepustu pod drogą wykonany jest źle, po paru miesiącach wymania woda rozmyła przyczółki, ponieważ poziom rogu wyłożony płytą ażurową jest wyżej niż dno przepustu. Punkt drugi. Brak zakończenia wyjścia rur melioracyjnych do cieku wodnego rzeki Strawy rozproszonej z beton mocujący drogę melioracyjny. Punkt trzeci. Zniszczony jest krawężnik na długości kilku metrów, bałwał pryzmy kruszywa na działce prywatnej. Czwarty. Przyczółek mostu po stronie wlotu w projekcie technicznym jest wyżej niż jezdnia. Obecnie jest on poniżej nasypanego kruszywa. Punkt piąty. Odprowadzenie wody z prywatnej działki płytami ażurowymi nie było przewidziane w projekcie technicznym. Punkt szósty. Za przepustem na środku drogi nastąpiło podniesienie ziemi ponad kruszywo, przerwanie podbudowy i pewnie ziemi z kruszywem. Na tym notatkę zakończono i podpisano z prośbą o wyjaśnienie. I tutaj mamy notatka służbowa z dnia 17 maja 2013 roku, czyli była dokonana jakaś wizja lokalna przez pracowników urzędu i ja może ją odczytam. Notatka służbowa z dnia 17 maja 2013 roku dotyczy oceny ustawy stwierdzonej przez Radę Gminy Wolczysz-Topolski przy przepuście na drodze gminnej w Majkowie Dużej. W spotkaniu uczestniczyli pan Albin Chomicki, inspektor nadzoru, pan Tomasz Szustkiewicz, pracownik Urzędu Gminy, referat budownictwa, pan Paweł Zajączkowski, pracownik Urzędu Gminy w referacie budownictwa, wykonawca, przedstawiciel nie stawił się na spotkaniu. I może ja będę czytać punkt pierwszy. Poziom dnia rogu został dostosowany do istniejącego drenażu zlokalizowanego w obrębie przepustu. Podmycie płyt ażurowych tworzących starty rogu nie jest wynikiem różnicy poziomów, tylko znacznego napływu wody. Wykonawca przeużył znajdujące się płyty w zupełnie ubytki betonem. Punkt drugi. Wyloty rur melioracyjnych drenażu wykonany poprzez rozkucie skarb z płyt ażurowych wpuszczone do rogu otwartego. Punkt trzeci. Nie stwierdza się zniszczenia krawężnika przy pryzmie kruszywa. To jest naprawione, no, pani przewodnicząca, bo pan Szostakiewicz, przepraszam, czy się dzwonił do mnie, bo rozmawiam z panem właścicielem, którym to zniszczył i naprawił po naszej wizycie. To jest, szanowni radni, naprawione, także proszę to wykreślić, bo jest naprawione. Dobrze. Punkt czwarty. Ścianki czołowe przepustu zostały wykonane do wysokości nowej nawierzchni asfaltowej, jaka zostanie wykonana na tej drodze. Obecny stan nie powoduje żadnych utrudnień w eksploatacji. Punkt trzeci. Odprowadzenie wody z prywatnej działki ciekiem z płyt ażurowych zostało zrobione celem uregulowania spływu wód. Dodatkowy ciek został uzgodniony z wykonawcą i właścicielem działki prywatnej oraz zarządcą rogów. Gmina Wola Krzysztoporska nie uczestniczyła w ustaleniach tego cieku oraz w kosztach jego budowy. Tylko tutaj pytanie, dlaczego wykonawca sam sobie uzgodnił, wykonując inwestycje na rzecz naszej gminy, no w końcu robił zupełnie coś innego i co innego wykonał. Punkt szósty, miejsce w pasie jezdni, gdzie wystąpiło uszkodzenie konstrukcji, wymaga usunięcia warstwy konstrukcji i odtworzenie nowej konstrukcji. Odnośnie punktu drugiego, wyloty są niezamolowe, przepraszam, że tak czytam, ale tu jest tak napisane, notatka odręcznie i niezamulone i zlokalizowane powyżej dnia rogu. Tym samym rury drenażu są drożne, gdyż występuje wypłukiwanie ewentualnego osadu piasku. Zabetonowanie zostanie uzupełnione. Wykonawca zostanie wezwany do bezzwłocznego usunięcia powyższych usterek. Otrzymałem dnia 22 maja 2013 roku solid but Maciej Kulchawy, miejscowość Pluki.
Wykonawca. Wykonawca. Tak. No jeżeli... Czy pytania jakieś do tej notatki zbiorowej? Ja uważam, że jeżeli położył tam jakieś dodatkowe jeszcze, no to zrobił bardzo dobry gest, że tam coś położył jeszcze te płytki i podłączył. No ale to znaczy on ma usunąć tutaj z tego. To dopiero jest zapisane, co ma zrobić, pani przewodnicząca, w tej chwili, jeśli mogę. O co inne chodzi. Ale to jest uzgodnione z właścicielem, bo oni tam na niego wjeżdżali. Po prostu na to pole musieli wjechać i zrobili mu to gratis jako firma. No i nie wiem, o co tu się chodzi. Przepraszam, że ja na siedząco. Nie było z tego kosztów. No, ale dobrze, no, ale to myślę, że my jako inwestor, urząd gminy powinniśmy o tym wiedzieć. No znaczy, chciałbym to wiedzieć. Powinien przynajmniej powiedzieć, że coś do naszej inwestycji za przeproszeniem dolecił. Ale to lepiej poza inwestycją, bo to jest do rzeki i nie koniec. Miałbym podać wszystkim, to nie jest do rowu. To nie jest związane z mostem. Gmina nie jest właścicielem rowu. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, ja tutaj dwa zdania dosłownie komentarza, jeżeli mogę. Proszę. Proszę państwa, jak najpierw państwo tutaj pani przewodnicząca przeczytała, po notacji sporządzonej przez komisję rewizyjnej natychmiast wezwaliśmy inspektora nadzoru, wezwaliśmy wykonawcę z udziałem pracownika urzędu i przeprowadziliśmy weryfikację tych państwa stwierdzeń i jak wynika tutaj z tego protokołu, część tych ustaleń się potwierdza, część się nie potwierdza. Te, które się potwierdziły w ramach tak zwanej gwarancji, wykonawca po prostu te usterki usunie i to jest jego święty obowiązek. Gdyby nie wiązał się z tego, mamy możliwość prawną wykonać, usunąć te usterki przy pomocy tak zwanego zabezpieczenie. W jakim czasie pani Wójcie, przepraszam, ma usunąć? Został wezwany, nie pamiętam w tej chwili jaki termin został wyznaczony, ale zgodnie z umową, bo to nadal wynika wszystko z umowy. I tu mamy potwierdzenie na tej notatce, że wykonawca to otrzymał. Natomiast z informacji, jaką udzielił mi kierownik referatu budownictwa, wykonawca oczywiście nie uchyla się od usunięcia tych usterek, także w tym terminie musi te usterki usunąć. Druga sprawa, tu odnośnie do tego, tej niejasności takiej. Proszę państwa, poza inwestycjami gminy, każdy mieszkaniec gminy może oczywiście dokonywać różnych inwestycji na swoim terenie w porozumieniu z zarządcą, w tym przypadku ROW. I to nie ma nic wspólnego z inwestycją realizowaną przez gminę. To były ustalenia pomiędzy osobą prywatną, ustalenia pomiędzy wykonawcą. My nie wiemy, czy jakieś honorarium wykonawca pobrał, czy nie pobrał. To, co najważniejsze, zostało to ustalone przedstawicielem gminnej spółki, czyli zarządcą rowu i to, co zostało wykonane, służy nie tylko tej osobie, ale również odpowiednim drożnościom, odpowiedniemu przepływowi zbóż na tej drodze. I tu, w tym rowie. I tu, jak jest mocno napisane, gmina nie uczestniczyła, proszę państwa, w kosztach wykonania tego dodatkowego elementu. Także jest wszystko chyba jasne, oczywiste, wnikliwie sprawdzone i tak jak powiedziałem na początku, część tych usterek się potwierdziło, ale w myśl umowy, w ramach gwarancji wykonawca to musi usunąć. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, tylko pani Wójcie mnie zastanawia jedno, dlaczego my wcześniej jako radni nie widzieliśmy o tym, że tam, bo tutaj radny pan Klis zgłaszał wiele razy, że ten przepis jest tak, a nie inaczej i zgłaszał ten problem, że nikt nam tutaj nie powiedział, że dalsza część tego rowu to jest właśnie uzgodniona z właścicielem działki, z wykonawcą, z zarządcą dróg i jak gdyby nie dotyczy naszego... Nie naszej zarządcą rowu. Zarządcą rowu, przepraszam. No bo ale, my żeśmy też nie poradzili. Panie przewodnicząca, ale właśnie konkretnie o co się rozchodzi w tej chwili? O te cztery tam położone te... Nie rozchodzi, tylko chodzi o informacje, no bo... Panie przewodnicząca, ja nie mam prawa wnikać. Za przeproszenie, co nas to obchodzi? Dobrze, że to było zrobione.
kupione jak najbardziej. To jest prywatna sprawa każdego. Że my żeśmy to traktowali jako całość inwestycji. Chodzi o to, że nikt wcześniej o tym nie powiedział. Że ten kawałek jest zrobiony jak gdyby przez prywatnego wykonawcę. Oczywiście, jak najbardziej. Ja nie mam na to pretensji. Ale trzeba zrobić przewodnicząca, ja nie jestem w stanie stwierdzić, co pani wykonuje na swojej prywatnej posesji. To jest tylko i wyłącznie pani indywidualna sprawa. I to nie dotyczy, jeszcze raz podkreślam, inwestycji realizowanej przez gminę. Jeżeli osoba prywatna chce odprowadzić wody z własnej posesji do rowu, którego zarządcą jest inna spółka, chce wykonać na tym rowie jakieś utwardzenie, korytka i tak dalej, ma takie prawo i my nie mamy prawa w to ingerować. Panie Wójcie, odróżnijmy. Przepraszam, ja doskonale wiem, o czym pan mówi. Ja doskonale to rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że jako my radni, badając ten przepust w Majkowie, traktowaliśmy to jako całość, że nikt mi o tym nie powiedział. Tutaj jest pan radny Pytka, wiedział o tym dobrze, bo między innymi odbierał ten rów, prawda, ten przepust. Mógł powiedzieć, że to jest odtąd dotąd to należało jako inwestycja gminna, a reszta to po prostu jest inwestycja prywatna. I wszystko byłoby okej. Okay. A gdzie ja widnieję na protokole, że odbierałem? Proszę komisję rewizyjną zapoznawać się ze wszystkim. No, czy ja nie wiem, czy w komisji odbioru, bo ja nie jestem upoważniony do tego. Ja byłem na etapie, kiedy była przebudowa wylotów drenackich. Ale i ja skończyłem się na takie coś. Ale to dodatkowe, że ja jestem wdzięczny temu panu, że założył te płytki, bo po prostu błoto nie wchodzi do roku. Ja bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, o co tu się rozchodzi. Panie przewodniczący, dziękuję za głos, szanowny radni. Kolego Dorzu, a nie upieraj się, nie gniewaj się, ale w protokole komisja rewizyjna dostała, kto był biorze. Że był kierownik budowy, że był Darek Pytka jako zespółek i jeszcze tam kto? Na odbiorze. Na odbiorze tejże roboty. No mostu? Tak! Ja byłem... No gdzie jest ten protokół, pani przewodnicząca? No przecież, że uczęszczałeś w odbiorze, w komisji. A teraz się budowie wylotu. W odbiorze wybudowanego. To, co wybudowane, szanowni radni, to cieszę się, że pan wójt wreszcie powiedział dzisiaj słowo, że potwierdza się, że komisja rewizyjna na próżno nie jeździła i że moje oczy, co ja komisji podpowiadałem, to że moje oczy nie myliły. Szanowni radni, to cieszę się z tego, że pan wójt wreszcie to potwierdził. Bo jak ja coś mówię, to pan wójt mówi, co tam, to jest bzdura albo to jest bajka. Jednak panie wójcie, jest czy nie ma? I panie wójcie, mówię głośno i wyraźnie, szanowni radni, ten most powinien być przebudowany od nowa i położony po ludzku. Tak to powinno wyglądać. A fachowiec, który to robił, niech naprawdę weźmie się w robotę, w garście i niech weźmie pod uwagę, że prości ludzie widzą, jak to powinno być zbudowane. A on nas próbował, albo już oszukał, bo w tej chwili nas oszukał na robocie. Sam grunt podłoże, chyba przewodnicząca i komisja widziała, jak grunt, no kolega Konecki, nie wiem, czy jeździ, czy nie jeździ, bo szanowni radni, ja jeżdżę tą drogą, bo ta droga mi jest akurat teraz, powiem, wyjeżdżam sobie na światłach, nie stoi. Grunt się zapada na samym budowie tego mostu, gdzie było budowany ostatnio most. No to panie wójcie, jeśli nas człowiek oszukuje w robocie, a i nas jako radnych, i nas wszystkich, proszę pana, na materiale budowlanym, no to więc trzeba nad tym stać albo nie trzeba. No uważam, że w ten sposób. Pilnujmy się wokół siebie nawzajem, że ktoś ma robotę nam wykonać lepiej niż powinna być. Tak powinno być. I kolego Grześku, bardzo bym poprosił o twoje słowa potwierdzenia, czy jest tak, czy nie, bo ja się zwracam do ciebie, jeździsz na pewno tą drogą, nic się nie odzywasz. Także wygląda na to, że ja jakieś bzdury plecę. Dziękuję. Droga, tak jak widać, no. No rzeczywiście dziury już są. Choć się powybijały dziury w tym krótkim okresie czasu. Ale znaczy w krótkim moście, czyli było budowane ostatnio. Czyli no jest coś, że no jednak jest za mało tego, proszę pana, że to jednak gdzieś się wgniotło. Fakt, że grunt tam był bardzo dostępny. Ale to było, oczywiście. Ale no, powinno to być zrobione lepiej, moim zdaniem. Jest po prostu. Kolego, w dokumentach jeszcze przepraszam was, że w dokumentach pisze, że tam było podłoże betonowe na tą drogę kładzione. To podłoże betonowe przed usypaniem gryzu, bo tam był grunt piekielny, dlatego to wyszło, szanowni radni, bardzo drogo, bo podłoże betonowe miało iść. No to ja wierzę, że szło i po to powinno być. A dzisiaj kamień nie powinien nam gryz uciekać. A dzisiaj jedziemy jak po drodze czołgowej po całej, a zgodnie z tym, co kolega potwierdził wreszcie i na tym przepuście. Także
Ja uważam, że pilnujmy, bo to jest nadal. Proszę bardzo, pan wójt. Panie radny, jak pan doskonale wie, posiedzenie dzisiejszej sesji jest nagrywane. No tak, bardzo dobrze, panie. I niech pan nie wkłada w moje usta słów, których nie wypowiadałem. To po pierwsze. I niech pan zastanowi się nad stwierdzeniem, że wykonawca oszuka. Bo to jest nagrane. Bardzo dobrze. I nie wiem, skąd pan wywiódł wniosek, skąd pan wyczytał, że podłoże ma być betonowe. To jest nieprawda. Proszę zapoznać się z projektem budowlanym. Jest dostępny w referacie budownictwa. Najpierw się zapoznać z konstrukcją drogi i dopiero rzucać wnioski i słowo. Także proszę nie robić wrażenia, że coś jest poprzewracane do góry nogami, bo tak nie jest. I na koniec chciałbym tu uspokoić. Każda umowa przy wykonywaniu tego typu inwestycji przewiduje okres gwarancji. I oczywiście mają prawo zdarzać się różnego rodzaju usterki, zniekształcenia w trakcie eksploatacji i do usunięcia tych usterek, wad, zniekształceń wykonawca jest zobowiązany. I tak jak panu powiedziałem przed chwilą, to mieści się w ramach gwarancji, wykonawca te usterki musi usunąć. Także proszę, panie radny, nie przesadzać z tymi stwierdzeniami, bo po prostu mówi pan nie tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. No, Komisji Rewizyjnej. Idziemy dalej. Na proszę bardzo. Zresztą z telewizji lokalnej są zdjęcia każdego. 22 kwietnia komisja, nie, uczestniczyła cała komisja i tematem kontroli było wybrane inwestycje gminne zrealizowane w 2012 roku. A 12 maja mieliśmy następne posiedzenie i kontrola dotyczyła dzierżaw gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy, sprzedaży mienia gminnego w 2012 roku. Z tego ostatniego posiedzenia protokół będzie przygotowany na następne posiedzenie Rady. A dzisiaj może przedstawię po kolei, omówię inwestycje i tutaj może tylko przeczytam, bo każdy z radnych ma na pewno protokół naszego posiedzenia i może ja przeczytam tylko wnioski pokontrolne. Wnioski pokontrolne. Pierwszy. Członkowie komisji stwierdzają, że nie przekroczono zaplanowanych w budżecie gminy kwot na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku. Punkt drugi. Po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących budowy kanalizacji gminnej, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wola Krzysztoforska stwierdza, że istnieje zagrożenie uzyskania wskaźnika rezultatu na dzień 30 kwietnia 2013 roku wynosi 36,5%. Punkt trzeci. Członkowie komisji wnoszą o wyjaśnienie na piśmie, dlaczego roboty dotyczące rewitalizacji centrum miejscowości Bogdanów są prowadzone niezgodnie z przyjętym pierwotnie projektem. Tyle co do wniosków. Czy są jakieś pytania? No pytam razem, czy radni mają jakieś pytania, bo ja może przeczytam wyjaśnienie do protokołu numer 32 złożony przez pana kierownika referatu budownictwa pana Michała Gładerę. Wyjaśnienie do protokołu numer 32 z 2013 roku w kontroli rewitalizacji placu w centrum miejscowości Bogdanowa przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. W nawiązaniu do protokołu numer 32 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 18-22 kwiecień i 15 maj wyjaśnię. W czasie prowadzonych robót budowlanych w dniu 31 października dokonano wkrywki fundamentów istniejącego muru żeglugowego otaczającego park i stwierdzono błąd projektowy. Projekt zakłada, iż istniejące fundamenty są usadowione na głębokości 1 metra. Rzeczywista głębokość posadowienia fundamentu wynosiła od 20 do 30 cm. W dniu 15 listopada 2012 roku na skutek wyżej wymienionych okoliczności uzyskano akceptację projektanta pana Krzysztofa Pawlika na zmianę ogrodzenia skweru z cechy kierowej na paliwo przekroju 16x10x40. Owa zmiana została zakwalifikowana przez autora projektu jako zmiana nieistotna. Ponadto zmiana związana z twardzeniem pod pojemniki kosze na śmieci była podyktowana prośbą mieszkańców oraz pana radnego Ryszarda Olejnika, który wnioskował o przeniesienie koszy w inne miejsce lub ich zlikwidowanie zgodnie z protokołem z dnia 12 grudnia 2012 roku. Ten związany z otwarceniem pod kosze na śmieci został zgłoszony na podstawie robót
niewymagających pozwolenia na budowę w starostwie powiatowej czy kobiet trybunalskiej. Natomiast po licznych osobistych i telefonicznych wezwaniach i wspomnieniach tablica informacyjna została zamontowana na placu budowy. Takie są wyjaśnienia złożone przez pana kierownika. I chciałabym tutaj może radnym przedstawić, że pierwotny projekt zrobiony przez firmę wyłonioną z przetargu był na rewitalizację Centrum Bogdanowa wyłoniony 17 grudnia 2007 roku i obejmował on zakres zamówienia składa się na wykonanie projektu zagospodarowania terenu składającego z następujących opracowań. Projektu drogowego, chodniki, prace, wykonanie drogi bitumicznej, projektu wykonawczego elementów małego architektury, projektu wykonawczego zieleni w obrębie parku, projektu oświetlenia w obrębie parku, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych zakresem zamówienia. I to było zrealizowane, piękny projekt zrobiony, który był za wykonanie opracowania ustala się cenę w kwocie netto 15 983,61 zł. Do tego VAT 3516 zł razem brutto 19 500. To był wykonany pierwotny projekt rewitalizacji Bogdanowa. Następnie w 2007 roku, który nie doszedł do realizacji. To było i do tej umowy, nie wiem czy ja dobrze myślę, bo ja się nie znam dokładnie na tych procedurach przetargowych, ale doszło do zamiany, do zmiany projektowej i aneksem numer 1 z dnia 7 lutego 2011 roku do umowy 472, no to nie wiem jakiej umowy, bo tutaj umowy nie ma, ale doszło do za wykonanie i części zamówienia wynagrodzenie wypłacono w 2010 roku, czyli tak jak gdyby doszło do przeprojektowania tego pierwszego projektu, tak? Bo nie wiem, jakie to zmiany, no bo w końcu jest tutaj ogólny jakieś nieporozumienie, jakiś, bo w końcu nie wiadomo, który projekt doszedł do realizacji, który został w zasadzie zrealizowany. Dlaczego pierwszy został wyrzucony do lamusa, potem następnie pracownia pana Krzysztofa Pabicha dokonuje zmian nieistotnych w projekcie za kwotę, no tu są trzy, za kwotę 15 860 brutto, czyli to by była jedna kwota. Z wykonania części czego mówią. Ja co prawda dostałam to wyjaśnienie niedawno, dokładnie. I chciałabym może, żeby ktoś pokrótce nam wyjaśnił zawiłości tej inwestycji. Bo wychodzi na to, że ten pierwszy projekt został wyrzucony. Projekt pracowni pana Pabicha dokonał jakichś zmian i chciałabym, żeby tutaj jako przewodnicząca komisji, żeby ktoś nam wyjaśnił, dlaczego doszło do takich, a nie istotnie, bo to wyjaśnienie złożone przez pana kierownika w referatu to nie dotyczyło całości naszego wniosku. No ale jeżeliście takie niedociągnięcia, jakie zobaczyli, trzeba było wtedy prosić o wyjaśnienie pracownika. No pracownik, my żeśmy złożyli wniosek i pan notatka służbowa była przekazana i ktoś miał się tym zająć, no przecież ja nie będę pan chce wytykać, kto ma złożyć jakie dokumenty, prawda? Ja proszę, muszę jeszcze raz poprosić. Poprosimy pana Wojciecha, żeby po prostu zapoznać się z całością od początku do końca, jak to wyglądało. Szanowna pani przewodnicząca, członkowie komisji rewizyjnej. Ja zawsze proszę o to, żeby kontrolę przeprowadzać całościowo, wnikliwie i do końca. Bo jeżeli jest stawiany wniosek komisji rewizyjnej, cytuję, członkowie komisji wnoszą o wyjaśnienie na piśmie, dlaczego roboty dotyczące rewitalizacji Centrum Miejscowości Bogdanów są prowadzone niezgodnie przyjętym pierwotnym projektem. Czyli z tego wniosku wynika, że komisja nie przeprowadziła do końca kontroli. Te wyjaśnienia trzeba, te wątpliwości trzeba rozwiać na posiedzeniu komisji. Ja nie chcę tutaj tworzyć długich